Cześć, z tej strony Oskar, witam was na moim kanale i zapraszam na kolejny retro odcinek gier z Pegasusa. Dzisiaj przygotowałem kartridż Pocket Games 150 in 1, tak jak widać na ekranie. No, jak wiadomo, jest tam 150 gier, które się właśnie chyba nie powtarzają. Ostatnio nawet często się u mnie na kanale pojawiał ten kartridż. Bez problemu można go kupić na Allegro, AliExpress. Myślę, że warto go polecić. No i wybrałem dzisiaj jedną grę. Zaraz wam zaprezentuję, którą. W sumie już czaiłem się na nią od dłuższego czasu, także za chwilę będziemy grali. Najpierw, tak jak zawsze, bardzo was proszę, żebyście dali łapkę do góry i napisali komentarz. Te dwie rzeczy muszą być, jeśli chcecie, żeby mój kanał się rozwijał i żeby wyświetlał się nowym widzom na głównej stronie na YouTubie. Także jeśli chcecie mnie właśnie wspomóc i żeby pokazać teraz, kto tutaj rządzi, to daj łapkę do góry i zostaw komentarz. Jeśli nie masz nawet niczego ciekawego do napisania, to równie dobrze możesz wysłać kropkę lub napisać KDZ, komentarz dla zasięgu. Lub napisać coś właśnie o tej grze, w którą będę grał, lub jakie gry na Pegasusa sobie życzysz w następnych filmach na moim kanale. Także to tyle. No i zachęcam również do zasubskrybowania, jeśli być może jesteś moim nowym widzem lub oglądasz mnie od niedawna. No i również zachęcam wszystkich do oglądania starszych filmów na moim kanale, ponieważ mam ich nagranych ponad 1000. Także zapraszam na dzisiejszy filmik i zobaczcie, jaką grę sobie wybrałem z tego kartridża. Na pozycji numer 12 jest Jackal, czyli poruszamy się takim jeepem, takim pojazdem wojskowym i strzelamy do przeciwników na wojnie. Można powiedzieć, że jako ta gra jest, myślę, że dobrą alternatywą dla kontry, dla heavy barrel, dla komando, o właśnie. No tutaj nawet mamy, zobaczcie, już cutscenkę, chociaż nic nie naciskałem jeszcze. Your brothers in arms are hostages behind enemy lines, czyli twoi bracia, żołnierze są zakładnikami gdzieś tam na linii wroga. Pułkownik Decker, sierżant Quint, kapral Gray, tam był jeszcze jeden, którego nie zdążyłem przeczytać. No dobra, zobaczmy, 88 rok, o, wtedy się urodziłem. Konami, znana firma, wiadomo. This battle will make your blood, chyba było napisane. Tak, dobra, przywozi nas helikopter, taki z dwoma wielkimi śmigłami. I ta kultowa muzyczka, zwróćcie uwagę. A, rzucamy granaty, B, strzelamy z karabinka. Chociaż nie wiem, czy tego żołnierza nie powinienem... Czekaj, zgarnąć czy zastrzelić? Nie, chyba. Chyba zastrzelić, no to tutaj to nie komando, to w komando zbieraliśmy ludzi, zakładników, nie? Tutaj chyba strzelamy do wszystkiego, co się rusza. No i warto trzymać ogólnie klawisz turbo, żeby szybciej strzelał. I nie zapominać o granatach oczywiście. No, wspominam tą grę dobrze, także zobaczymy, jak się będzie grało. Uwaga. Trochę pad ten, na którym gram, jest gówniany i trochę mi się przecina krzyżak. Mogę zginąć, jakby tak było, to mówię, wina pada od razu z góry, bo już czuję, że się przecina trochę. O! Mimo że naciskam do dołu, przecina się ten jeepek. Stoi w miejscu, prawda? Oj, no to było trochę znienacka. No dobra, chyba do tej bramy jedziemy. Może granatem, tak jest, granatem. Trochę szkoda, że można strzelać tylko do góry, a na boki się nie da. To by troszkę ułatwiło. Czy w tych budynkach... Właśnie, ktoś tu jest. O, zbieramy naszych żołnierzy. Tak, to jednak dobrze zapamiętałem. Zbieramy ich, ale nie tych, którzy chodzą tam obok. Tamci to są przeciwnicy. My zielonych zbieramy. Help! No, wszyscy by się na pewno nie zmieścili do takiego jeepa, ale niech będzie. A tutaj może też ktoś jest? Też są! Ciekawe, ten trochę się inaczej wyglądał, trochę się świecił. Może to życie było, czy coś? Albo jakieś dodatkowe punkty, czy coś, w sumie nie zwróciłem uwagi na punkty po lewej na dole. No nic, no, zobaczymy dalej. No w takie coś to ja mogę grać, no trochę mi aż nawet głupio, że na poprzednim materiale grałem w tego Double Dragon 3 i tak do dupy mi poszło. Tutaj to po prostu jest fajnie, no. Takie gry to ja lubię, no. A nie tam, gdzie ja walczę, strzelam, znaczy nie, no walczę na pięści, na kopniaki i nawet ledwie do pierwszej planszy doszedłem, wyszedłem z pierwszego ekranu.
Rakiety teraz mamy, tak? Dobra, w tą łódź strzeliłem, okej. No zobaczymy, jak daleko uda mi się dojść. Postaram się, żeby było jak najlepiej. No trochę się zacina ten D-pad, mimo wszystko. Helikopter, wrogi czy dobry? Chyba wrogi. Czołgi. A, przez wały się nie da. To jak go rozwalić? Nie da się go rozwalić. Ej, no zaciął się D-pad. No zaciął się D-pad, no. Kurde. To mój chyba. Dobra. Czy tu coś mamy? Nie. Teraz tutaj, tak? Uwaga, strzela tutaj do mnie. Dobrze. No, można przejeżdżać po tych ludziach też. No dobrze, tu będziemy mieli jakiś helikopter. A to jest chyba dobry helikopter i tam muszę moich tych żołnierzy oddać. Tak sądzę, że to o to chodzi, zaraz zobaczymy. Dobrze, tu jest to. Tak, moi ludzie wychodzą. Tylko najpierw to może tego rozwalmy, bo ludzi za chwileczkę. Aj, odleciał, aj, to trzeba było poczekać. Aj, to tego się nie spodziewałem, że on nie poczeka. No cóż, dobra, uczymy się. Dawno w to nie grałem, mam prawo nie pamiętać. Dobra, tu mamy ludzików też. Jednego, no to ten jeden coś dodaje. Może to są właśnie te rakiety, które miałem przed chwilą. Teraz zobaczymy. O, na razie pusto, cisza przed burzą. O, mini boss chyba. A właściwie raczej boss. No, tylko gdzie on jest? Tutaj. Uwaga. A kilku nawet jest. Ojej. Czekaj, uwaga! Uwaga! No, ale uciekałem. Dobra. Niełatwo, niełatwo. Zapamiętałem tę grę znacznie łatwiej, a że jest znacznie łatwiejsza, tu wcale tak łatwo to nie jest, kurde. No, ale udało się, dobra, mini boss. Mam tylko chyba jedno życie, więc kurde, obym nie zginął. No zobaczcie, mamy nawet taki obrazek, cutscenkę taką, no nieruchomą, ale jest. No dobra, przechodzimy do następnej planszy, tak? Na takiej pustyni teraz jesteśmy. Są ludzie? Nie, to jest jeden człowiek. Tak, rakietę mam, czyli chyba ten kolorowy ludzik to wtedy rakiety nam daje. Tak mi się wydaje, że to właśnie o to chodzi. Dobra, czekaj, bo tu strzela i to całkiem żwawo i nawet nie ma jak podejść. Ej. No i zmarnowałem rakietę. No, niełatwa ta gra jest. Zapamiętałem znacznie łatwiej ją. Że znacznie łatwiejsza była, no. No nic, no. Co mam zrobić? Gramy! Tu będą chyba ludzie, tak? Help, woła. I tu raczej też będą. Dawać. No i idziemy dalej w takim razie. Oj, 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 oj. Okej. Trochę lipowa sytuacja. Co ja zrobiłem? Oj. Co ja tam zrobił? No. Zacina mi się D-pad. Ktoś tam ostatnio pisał w komentarzach, chyba Grzegorz Ślisz, że zagraj na padach od IQ 502 i w sumie tak chyba będzie trzeba zrobić, bo w sumie naprawdę mówię, ten pad, o, dobrze, że wyleciał, bo to gówno się nie nadaje do takich gier. Czekaj, czemu tak ciemno? O, teraz widać. No tak, ten D-pad tak nie za bardzo. W kontrze też nie za bardzo.
No dobra, idziemy tutaj, tak, chyba. Uła, nalot bombowy. No i prawie znowu mi się zaczął, prawie znowu straciłem życie, no kurde. Trzeba wtedy tak jakby, gdy się zatnie D-pad, to trzeba puścić i znowu nacisnąć. Co uważam za głupotę, no w sumie... Na normalnym padzie chyba tak by nie było, no. No, sprawdzimy na jakiejś innej grze kiedyś. Na tym Pegasusie IQ502. Który trochę mi się, uwaga, który trochę mi się popsuł i tego, to już nawiasem mówiąc, ten Pegasus IQ502... Coś te kartridże tam nie za bardzo działają, no w sensie odpalam grę, a za chwilę wywala tak jakby tą grę. Nie wiem, no. Mam go od dzieciństwa i był naprawiany na początku mojego kanału przez jednego innego youtubera, jednego z innych youtuberów, tak? Ale znowu się zepsuło coś. No tak to jest z tymi starociami. Cały czas coś się psuje, no. Nawet od stania. Mamy ludzików, mamy gościa, który daje nam rakietę, tak? Czekaj. No dobra, mamy rakietę. Rozwalony, dobra, tu mamy helikopter, tylko trochę wrogów jest, więc może najpierw się wrogami zajmijmy. Dobrze. Oj, tego się nie spodziewałem. Nie, nalot bombowy. Uwaga, w ostatniej chwili uciekłem. I tam jeszcze ktoś do mnie strzela, poczekaj, najpierw go może rozwalmy, bo on mi nie dopuści tutaj, ale helikopter odleciał, no nie, no to tak to my się nie bawimy, no. Ej, no to... To kiedy miałem ich tutaj wypuścić, jak najpierw musiałem rozwalić czołg, bo by mnie we mnie strzelał, prawda? Uwaga, tu jeep jakiś siwy jedzie i rozwalił mnie właśnie. Mamy ostatnie życie chyba, uwaga. No, P0 już mamy. No, zobaczymy, czy uda mi się przejść tę planszę. No, na pewno nie będzie łatwo. Uwaga! I kolumna mnie przejechała. Odkąd mamy kontynuację, mam nadzieję, że od drugiej planszy, to spróbujemy jeszcze raz. Na szczęście. Chociaż to wcale nie jest wielkie pocieszenie, bo nie wiem, czy przejdę ją. Na dwie osoby się znacznie łatwiej w to grało. No, znowu się pad zaciął. To już moja wina, to już moja wina. No i szkoda, bo tylko trzy żyćka zostały. Szybko dosyć uciekły mi. Straciły mi szybko dosyć. No nic, no. Bywa. Ważne, że można pograć i nagrać jakiś tutaj filmik, prawda? I powspominać. Dobra, walimy teraz tutaj. Helikopter poleciał, no to może idziemy tam do niego. Właściwie to jedziemy. Uwaga, nalot bombowy. Uciekamy, uciekamy, za dużo przeciwników. I co dalej? Dwa żyćka tylko, kurde. Kolumna Zygmunta. No niełatwo, niełatwo z tą grą jest. Łatwo to zginąć. To może najpierw tamten rozwalimy czołg i spróbujmy tutaj teraz, ale ten nawala mimo wszystko we mnie. Aj, żeby zdążyć. No i widzisz, tak to jest, nagle co nagle to po diable. Dobra, dawaj tutaj szybciej. Ale no strzelają do mnie z każdej strony. No i odleciał bez moich żołnierzy. No właśnie, no. Niełatwo. No trudno. No, nikt nie mówił, że będzie łatwo, ale... Uwaga, znowu ta kolumna. O, centymetry, panie. Panie, to byli milimetry, centymetry. Znowu kolumna, no. Może tu już powoli koniec będzie planszy? O, dobrze, że strzelałem cały czas. Bo czułem, że coś, ktoś może iść albo jechać. Uwaga! Ale... Uuu, zobaczcie, przyjechałem obok nich. Dobra, boss? Chyba. Co tu będzie się działo teraz? Proszę mi powiedzieć. Czekaj, tu ktoś we mnie strzela, patrzcie, jakąś rakietką, kurde. O kurde, to w te posągi trzeba strzelać, tak? Czekaj. Jak, z granatów? O kurde, zobacz ile tych rakiet, ja! Ja, zobacz.
No ile to można w niego nawalać i nic się nie dzieje? Ej! Dobra, chyba 3 granaty muszą być. Ale! Znowu zaciął się D-pad. No dobra, cóż, niewiele brakowało przejść do trzeciej planszy, to chyba kończę, bo w sumie wymagająca gra, ale zapamiętałem ją jako znacznie łatwiejszą. Kurde, a tu widzicie. No nie wiem, myślę, że na 2 osoby, bo tu chyba da się na 2 osoby, tak? Zobaczmy sobie. Tak, da się na 2 osoby. Myślę, że na 2 osoby to by było znacznie łatwiej. Ja chyba zawsze z kumplem czy... No tak, z kolegą grałem, no więc na pewno nam było łatwiej. Drugi był chyba... Jeepek był chyba brązowy. Pierwszy zielony, drugi brązowy. No i myśmy sobie wtedy lepiej radzili. Tak, tu w pojedynkę to tak... Tak sobie. Tak samo w kontrze w sumie. Na 2 osoby znacznie się łatwiej gra niż na 1, no trzeba przyznać. No. No cóż, no dobrze. Mam nadzieję, że się podobało, że spędziliście ze mną dzisiaj czas. Jeśli tak, to... Jeśli lubisz moje filmy, to daj łapkę do góry i napisz komentarz. W komentarzu możesz napisać coś o tej grze lub napisać KDZ, komentarz dla zasięgu lub KDS lub wysłać po prostu kropkę. No i napisać, jakie gry sobie życzycie na Pegasusa w najbliższych następnych odcinkach. A jeśli oglądałeś mnie po raz pierwszy, to pamiętaj, żeby mnie zasubskrybować i obejrzeć starsze filmy, ponieważ mam ich nagranych ponad 1000. Także na dzisiaj to wszystko. Dzięki za uwagę i zapraszam do następnych filmów na moim kanale. Cześć!